tam siedział. Chcę powiedzieć, że co, że ja mówię nieprawdę. Nie mam żadnego interesu w tym, żeby skłamać. Po co mam kłamać? Ja mówię tak, jak było. Nigdy nie było dyrektora Hajdarowicza. Proszę pytać dyrektora Hajdarowicza, ja mam wiedzę od niego, więc myślę, że tutaj zebrała się jakaś armia kłamców. Nie złożyłem żadnego zawiadomienia na miasto do prokuratury. No to jest też zabieg. Nie złożył zawiadomienia do prokuratury, ale złożył do SKO za pośrednictwem, którego trafił do prokuratury. I to jest oczywiste dla mnie, więc ja po pierwsze, proszę Państwa, ja mam świadomość, że ja powołuję członków rad nadzorczych różnych i to zależy od mojej decyzji. Mojej decyzji subiektywnej tak naprawdę. Czy ten ktoś reprezentuje interesy miasta, czy nie. To na tym polega. I teraz ja się nie muszę tłumaczyć, czy on skierował sprawę do prokuratury, czy nie skierował. Ja mam tutaj, Państwo dostali najprawdopodobniej to, z której wynika jednoznacznie Komenda Wojewódzka Policji, ona dostaje od prokuratora takie polecenie, żeby zbadać sprawę. No właśnie, a pan Słuchański powiedział, że żadnego zawiadomienia na policję nie składał. Dzisiaj no, wszyscy słyszeliśmy to na konferencji. Ale proszę Boże, to jest pismo, z którego wszyscy rozumiemy, co tu... Ja dostałem takie pismo, na podstawie której podjąłem decyzję. Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach, zgodnie z wytycznymi prokuratury rejonowej Kielce Wschód, wykonuje czynności sprawdzające dotyczące czynu z artykułu 231 z zawiadomienia Mariusza Klimka i Kamila Słuchańskiego. Nie interesuje, czy on to zrobił pocztą, czy za pomocą SKO, czy innej. Nie mam, tak naprawdę powinienem go wcześniej odwołać, bo cała awantura, którą tutaj mam opinię prawną, jest, jeszcze raz, ja już to czytałem, ale znany profesor, znana bardzo kancelaria w Polsce, bardzo duży materiał opisuje, w którym jest zaangażowany pan Słuchański. Ostatnie zdanie. W związku z powyższym uznać należy, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że w przedmiotowej sprawie doszło do popełnienia przestępstwa przez członków samorządowego kolegium odwoławczego, co powinno skutkować skierowaniem zawiadomienia do prokuratury o popełnieniu przestępstwa. To wystarczające dla mnie, żeby z nim w ogóle przestać rozmawiać. Dlatego, że to, co robił z tą działką, było obrzydliwe od początku. A skierowanie sprawy do prokuratury i czy za pośrednictwem SKO, czy bezpośrednio, mnie to nie interesuje. Po prostu z tym panem nie chcę mieć nic do czynienia. Tyle. A jeszcze z tym... Nie, bo pan Słuchański mówi jakby wprost, że to jest takie troszeczkę naokoło trochę mówienie, bo tutaj jakby chodzi o polityczne sprawy. Jakie i tak polityczne? Dalej. To co, jak go powoływałem, to nie chodziło o polityczne? No właśnie, dlatego dopytujemy. No, o czym gadać? To ja nie mam żadnych politycznych, że co, że chcę być kandydatem prezydentem? Jak zasłuży i ludzie go wybiorą, to co ja mam Mam wrażenie, że to dyrektor Hajdarowicz szukał kluczów prawnych, by obalić decyzję. Proszę Państwa, podejmujemy setki decyzji administracyjnych. I jakby był rozsądny, to co mi dyrektor Hajdarowicz powiedział mu bardzo wyraźnie. Panie Słuchański, nie możemy podjąć takiej decyzji, bo ona jest, no próbował to podjąć wójt Zagrańska. Nie możemy podjąć tej decyzji, bo ona jest niezgodna z prawem. Nie możemy wydać warunków zabudowy. Proponujemy panu przystąpienie do planu miejscowego i znajdziemy jakiś kompromis. To jest proces, co prawda, długi, bo rok, może półtora, nie mu za długo było czekać. Więc nie było żadnej złej woli. No, pan Słuchański narzekał też troszeczkę właśnie na opieszałość urzędników. No jest. Troszeczkę. To prezydent złoży zawiadomienie do prokuratury, do pracowników samorządowych. No tak, ale nie, no, nie ma znaczenia, czy ja złożyłem, czy nie ma żadnego związku, moim zdaniem. W tym sporze jest 5-0 dla wnioskodawców, gdyż są 3 decyzje SKO oceniające merytorycznie. Proszę Państwa, no nie mogę się do tego odnosić, jeżeli autorytety prawne mówią, że to jest przestępstwo, co oni zrobili. Wycofali się z tego. Mam 5-0. O czym ja mam z nim dyskutować w ogóle? To jest dla mnie upokarzające, że ja muszę się odnosić do rzeczy, które szczytem hipokryzji, że pomimo szeroko opinii ocen merytorycznych przedmiotu sprawy, nie doszedł z własnego błędu i uparcie twierdzi, że w tym miejscu nie można realizować budownictwa. O czym jeszcze, proszę Państwa, dookoła, idźcie na tą działkę, zobaczcie. Dookoła są domki jednorodzinne. Jest przepis, który mówi, no człowiek nie z branży. Bo powinien wiedzieć, że warunki zabudowy można wydać wtedy, kiedy jest sąsiedztwo takie same. Czyli można, jeżeli obok by stały bloki, to można postawić też bloki. Tam dookoła są domki jednorodzinne. I on argumentuje, ale widać stamtąd Ślichowice. To nie jest dobre sąsiedztwo. I tutaj żaden prawnik, żaden przede wszystkim architekt nie ma żadnej wątpliwości, że jeżeli by zostały wydane warunki zabudowy, to by był niezgodny z prawem. Po prostu musimy stać na straży spod prawa. Pomimo tego jestem pewny, przekonany swojej racji, w otrzymaniu warunków zabudowych miałem... No proszę, on mówi o swoim interesie, nie mówi w tej chwili o koronie, bo jego to nie interesuje za bardzo chyba. Nie no, jest na koniec. Mam nadzieję, że korona na tym nie ucierpi. Nie ucierpi. To mu mogę zagwarantować.
A właśnie następca Kamila, ja tak trochę może wyjdę dalej. Następca Kamila Sochańskiego w Radzie gwarantuje taki większy spokój niż Kamil Sochański. Ale co to ma za spokój? Nie, dlatego... Co to jest Rada Nadzorcza? No jest ciało, Rada Nadzorcza reprezentuje interesy właściciela, czyli miasta, i podejmuje decyzje praktycznie kolegialnie. On był jednym z trzech. Było dwóch praktycznie przeze mnie powołanych wcześniej i potem doprosiłem pana Sochańskiego do tego. Więc to jest kolegialne ciało. Nic się złego nie stanie, proszę być pewnym, koronie, za to wszystko jest, no, bardzo trudno mi jest to komentować. Chodzi o decyzje administracyjne, sprawa jest w prokuraturze przeciwko SKO, które popełniło moim zdaniem grzech. Nie mogli prawnicy uwierzyć, że coś takiego można było zrobić. I pan Sochański w tym jest mocno jest w to zaangażowany, proszę zwrócić uwagę, nie odwołałem go po tych całych procedurach związanych z tym agresywnym działaniem uzyskania warunków zabudowy, tylko odwołałem go, kiedy dostałem pismo, to tu mnie leży, o tym, że prokuratura na zlecenie pana Sochańskiego bada sprawę zachowania się prezydenta i miasta. Nie, ale prokurator potwierdzał, że to nie pan Kamil Sochański złożył to zawiadomienie. Czy pan, jeszcze raz panu przeczytać, on złożył do SKO za pośrednictwem, którego trafiło do prokuratury. I on się łapie tutaj, same te zarzuty, które tu są, to są zarzuty, które... Proszę zwrócić uwagę. Nigdy, no już to nie będę mówił, czy on u mnie był, czy nie, bo ja wiem, czy on u mnie był, czy nie był. Nie złożyłem żadnego zamówienia co do prokuratury. Nie złoży. On złożył do SKO za pośrednictwem, którego trafiło do PKO. I on się łapie tutaj, oszukuje państwa w tym momencie. To jeszcze jedną rzecz dopytam, panie prezydencie. A tak jak dzisiaj z perspektywy czasu pan patrzy, to można było na przykład, okej, pana Kamila Sochańskiego odwołać, ale w trochę inny sposób, bo mówi, że ma trochę żalu przez to, że dowiedział się z mediów. Za to, co tu napisał? Ale nie, ja pytałem o wcześniej, bo wtedy nie było takiej sytuacji, prawda? Ale ja nie. W momencie, kiedy poszliśmy na wojnę tak naprawdę, z jego powodu, bo nie uznał decyzji administracyjnej, to co, ja mam go przeprosić, prosić, kwiatami go żegnać? Absolutnie to nie jest do zaakceptowania. Ja jestem w interesie mieszkańców tego miasta, nie swoim własnym. Nie pozwolę na to, żeby omijać prawo, czy przecież to, co zrobili i... Pusty śmiech. Każdy prawnik, który to obejrzał, uchylili moje możliwości decydowania o tym, czy tam ma być dali panu Szczepanowi. Dlaczego Skorupskiemu, dlaczego się z tego wycofali teraz? Wycofali się z tego, bo to było kompletne przestępstwo po prostu. Jednoznacznie to autorytety. I tutaj na szczęście skierowaliśmy, wiedziałem, że sprawa będzie rozgrzebywana, dlatego skierowaliśmy to do jednego z największych autorytetów prawnych w tym kraju. Nie ma... No i stąd decyzja była, żeby nie korzystać z prawników z Kielc, tylko właśnie rzeczywiście kancelarię z Krakowa. Nie, no ja dlatego wybrałem taki autorytet, żeby nie można było z nim dyskutować w ogóle na ten temat. A ile kosztowała ta opinia? A nie wiem. Sekretarza proszę spytać. A kiedy będzie to przesłuchanie na policji? A cały czas jest. Wiem, że pan tego robi już chyba jest po przesłuchaniu. A pan kiedy będzie? Ja mnie nikt nie wzywał na razie jeszcze. Ja nie biorę uwagi, gdy nie biorę udziału w takich decyzjach. Ja co najmniej mogę podpisać, że to są ludzie, którzy, ja mam do nich zaufanie, pracujemy kilkanaście lat ze sobą i nie zdarzyło się, proszę spytać jakiegokolwiek urzędnika, czy zdarzyło się, żebym ja w jakikolwiek zasugerował, czy to ma być tak, czy inaczej. Oni zgodnie ze swoją wiedzą i swoim sumieniem muszą podejmować takie decyzje, ale musimy mieć świadomość, że to są miliony złotych, o które on walczy. Widocznie mu będą potrzebne, albo myśli, że dziękujemy. Dziękujemy.